Dzień dobry, jak tutaj wasz Boruciak. Miło mi was przywitać w waszej ulubionej serii, czyli Szymka Smoczka, wasza druga ulubiona seria w internecie, ponieważ ja wam tak mówię. Bardzo mi miło, że oglądacie mnie w tą środę. Dzisiejszy odcinek jest troszeczkę inny niż pozostałe, ponieważ jest troszeczkę mniej... rakowy. Nie jak na przykład Nina Musi Siusiu, tam dosłownie tu rak. Mój kochany czerwony raczek. Bo oglądamy dzisiaj Świat według Ludwiczka. Świat według Ludwiczka. Ludwiczek? Halo? No Ludziak, tego nie ma sensu nagrywać. Moja ulubiona bajka z dzieciństwa, zaraz obok mojej najmniej ulubionej, czyli Horak, Czujliwy Pies. I ta bajka będzie za tydzień, proszę przygotować już pampersy. Na potrzeby tego materiału będę bardzo niemiły, ale to nie dlatego, że nie lubię tej bajki, bardzo ją lubię, bardzo ją szanuję, to jest moja ulubiona bajka na świecie, już to mówię, ale dlatego, żeby cokolwiek tu było co komentować. Więc pewnie będę wyzywał Andersona, Paukersona, Anpeursona. Nie wiem, tak tylko mówię, zaczynajmy! Bezrobotny tata, koniec roku szkolnego, zaczynają się wakacje. Jaki to jest gatunek człowieka, który ma dwa takie duże zęby? Ludwiczek? Moje plany wakacyjne przewidywały trzy podstawowe atrakcje. Punkt pierwszy, będę chodził na basen. Punkt drugi, będę do upojenia oglądał telewizję. Nie rób tak, to jest bardzo niezdrowe. I punkt trzeci, będę robił jednocześnie to, co przewiduje punkt pierwszy i drugi. Jezu Chryste, za tamtych czasów to były kurczę bezprzewodowe telewizory? Pewnie w Ameryce. This is America. Wszystko układało się fantastycznie. Fantastycznie zajebiście. Aż do tego wtorku, kiedy tata wrócił z pracy do domu o godzinie 14.15. Cieszę się, że o 14, a nie o 21.37 na przykład. Ludwik, zabieraj kopyta z kanapy! Ale on nie może, on ma za krótkie nóżki, będą mu zwisać. Każdy to wie, ten, który oglądał kreskówki. Oni wszyscy mają takie krótkie nóżki, a kanapy są takie duże. Cześć, tato. Co ty robisz w domu tak wcześnie? Ludwiczkowi skakowało głowę. Tato, dlaczego wróciłeś wcześniej? Zostałem pracownikiem miesiąca i dostałem tydzień wolnego. Dawali mi też nowy samochód, ale nie wziąłem. Czy to był sarkazm? Misiu, jesteś już w domu? Przyssali się jak pijawki! Co to jest, święta inkwizycja? Rzuciłem rabatę, jasne! To nie był sarkazm. Strasznie musi boleć gardło osobę, która podkłada głos pod Andersona. On cały czas tak krzyczy. Mogę babeczkę? Oczywiście. Chwileczkę, która to już będzie? Trzecia? Jaka to jest jebitna babeczka? Jezu, to jest największa babeczka, jaką miałem w życiu. Ona jest większa niż twoja głowa, mordo. Ależ Andy, przecież dziecko rośnie. Wiem, że dziecko rośnie, ale nie musi całe urosnąć jednego dnia. Piękne zdanie, piękne. Tata ma dzisiaj zły dzień. Dosyć! Pół szklanki, pół szklanki! Czemu? Od mleka ma się mocne i zdrowe zęby. Od mleka nie ma nic dobrego. Mleko się pije, gdzie jest się takim małym bobalzem. I wtedy się pije mleko matki. Ja mam 20 lat i jakoś nie piję mleka swojej mamy, bo to by było przynajmniej dziwne, nie? A mleko krowie jest mlekiem dla małych krówek, więc to powinno pić małe krówki, nie? Chyba nie człowiek, nie? Tak, trzeba mieć zęby jak koń, żeby pogryźć ten stek. Z czego to jest, z mięsa? Nie, z gówna. Nie patrzcie tak na mnie, to nie tak, że to był, nie wiem, słabych lotów w tekst do filmu. To naprawdę wygląda jak stolec, no! Włączmy telewizję! Dobry pomysł. Nie! Nie mówi się włączyć, tylko włączać. Ile ty masz lat? Jezu, 20, żeby mówić poprawnie. Nie ma telewizji przy obiedzie. To nie obiad, to jest czas na ubikację. Co? Ale zawsze oglądamy przy jedzeniu. Stąd te gigantyczne rachunki za prąd. Czasami się zastanawiam, czy to coś, co ma tam Anderson, widzicie to takie tam, to czy to są takie bardzo duże cycki, bardzo duży brzuch, czy może przepuklinka? A poza tym jest lato i dają same powtórki. Serio, jak się tak spokojnie zastanowić, to już się widziało to wszystko. Patrzcie na mnie. Nie. A co cię tak śmieszy? Przypomniała mi się rewia kawałów z października. Najlepszy odcinek! Widzisz? Widzisz? Naszego ojca po***o. Jest chory na głowę. Ja mówiłem ci, że kiedyś to się stanie. Zamiast telewizji oglądamy tatę, który udaje telewizję. A drugi taki... I tak moje plany wakacyjne wzięły w łeb. Dzień dobry. Z opieką społeczną, proszę. Hej! Może by mi ktoś pomógł, co? Ja idę na basen. Ja do biblioteki. I ja mam trening, cześć. To jest strasznie dziwne, że tam jest tyle tych innych dzieci w tym domu, a ich nigdy nie pokazują. Czemu? Tchórze! Dezerterzy!
Cześć, tato. Ludwiczku! Ludwiczku, Jakub! Przepraszam, nie możemy cały czas o kupie, na każdym odcinku coś, no. Właśnie na ciebie czekałem, mój przyjacielu. Ludwiczek, wyglądasz jak krokodyl. Chcę, żebyś mi podtrzymał tę półkę. Nie śpię, bo trzymam kredens. Co, śpieszysz się gdzieś? Czekają na ciebie? Chciałbyś już pryskać, co? Nie chcesz pomóc swemu kochanemu ojcu? Tracę najlepszą godzinę na opalanie. Tak, w rzeczy samej wyglądasz jak wymoczek. Pik, 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 pik. Policja? Dobrze ci zrobi świeże powietrze, chodź. Tato, myślałem, że pójdę sobie na basen. Zrobię parę rundek. Jestem dzieciakiem i potrzebuję dużo ruchu. Nie wiem, czy generalnie osoby, które podkładają głos pod Andersona i Ludwiczka jeszcze żyją, ale kiedyś chciałbym im uścisnąć dłoń za to, jakimi przechuja są. Po prostu jeden ma skilla byciu tak nieznośnym, a drugi z kolei, żeby tak bardzo brzmieć jako znudzony człowiek bez życia, z wyssaną duszą w środku. O, to święta racja. Będziesz miał rundkę. Polecisz Ludwiczku na koniec podjazdu po gazetę, byle gazem. Zmierzę ci czas. Do biegu? Gotowi? Szkoda, że nie mam pistoletu. To jeszcze sobie tak myślę. Hej! Do zobaczenia na basenie! Bierz ręcznik i chodź! Wolałbym, żeby już była szkoła. Ludwiczek żył w patologii. Ostatnie, tato. Potrzebny jest kierownik przedszkola. Spokojny, łagodny, cierpliwy. Dobrze rozumiejący dzieci. A, to coś w sam raz dla mnie, prawda? Nie, masz za duże czoło. Na razie załatwię to. Sprzedajesz samochód? Wiem, Ludwiczku. Ja także rozpaczam, bo to jest auto zabytek. Andy, kupię za 50 dolców. Z Bizona spadłeś? To najlepsza amerykańska marka. Hej, Anderson! Sprzedajesz tego grata na części? Trzymaj mnie, Ludwiczku, bo zaraz mu przyłożę w tę roześmianą paszczękę. Anderson, nie popójdziesz do więzienia. Tato, ja chcę wiedzieć, dlaczego nie masz pracy. Odszedłeś sam, czy zostałeś wywalony? www.jetix.pl. Ja nie chcę żadnych kodów, okej? Ja nie chcę żadnych kodów. Chodź tutaj. Opowiem ci teraz pouczającą historię. Chodź tu, szczelu, coś ci opowiem. Rok 42, północna Afryka. Z jednej strony Rommel, słynny lis pustyni na czele armady niemieckich czołgów, a z drugiej ja, twój ojciec, uzbrojony tylko w nóż wojskowy i butelkę bimbru. I co zrobiłem? Zabiłeś wszystkie czołgi. Użyłem soczewki przy moim nożu, żeby zapalić bimber. Było 50 albo i 60 stopni ciepła. Zaczynałem mieć przywidzenia. Na wprost ciało niemieckie. Z góry z prawej japoński myśliwiec. Rommel schował głowę w piasek. Bimber wybucha. Ściana ognia. Samolot pikuje. Co mam robić? Co mam robić? Co miałem robić? Łapię za samolot, leci z nim. Skoczyłem prosto do piekła. Do piekła. Wywalony? Zwolniony? Ech, to są tylko słowa, a chodzi o zasady. O zasady, synu. Rozumiesz? Dzięki, tato. Nie ma za co. Twój ojciec ma problemy. Zabytkowe auto na sprzedaż. Zabytkowy dom na sprzedaż. Ludzi, co ty robisz? Tata chce sprzedać auto. Sprzedajecie też dom? Tak. Kupujesz samochód, dorzucamy ci dom. drugi odcinek. Była czwarta rano, co mogło oznaczać tylko jedno. Jeszcze tylko to, Andy. To był czas dorocznych wakacji Andersonów nad jeziorem Winnibigashish. Winnibigashish. Weźmy lepiej z sobą cały dom. Dzięki, że dajesz nam spać, tato. Co? Za wcześnie dla was? Oj, dzieciaki, kiedy byłem na wojnie... Ole. Papa, skarbie. Papa. To jest... Creepy, o co chodzi z tą resztą rodziny? Czemu oni w ogóle nie istnieją, nie żyją? Ej, jest czwarta nad ranem! Świetnie, że znasz się na zegarku! Zamknijcie się obaj! Co to było? Jakiś głos z piekła w ogóle? Obaj! Przed wyjazdem ojciec lubił przypomnieć sąsiadom, żeby za nim tęsknili. Dobra, dobra, posłuchajcie, czas wstawać! Czemu na tej bajce Anderson jest czarny? Nie, żebym miał coś do czarnych. Wow, patrz, ile mają miejsca. Grają tam w piłkę. Też mi coś. Tu też można grać. Masz, łap. Czemu Anderson jeszcze jest ich ojcem? Czemu oni go nie zamknęli? Mamo, tata zabił owada. O nie, 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 on tego nie zrobił specjalnie. Ten owad za...
O się sam, spokojnie poleciał i się zapierdolił. Zdarza się. Taka jest natura. Ptaki zabijają robaczki, koty ptaki. A auta? Wszystko. Specjalne wydanie National Geographic przed wami na szybie. Dokładnie, ekosystem. Ludwiczku, wiesz, kto będzie w tym tygodniu nad jeziorem? Bassettowie. Podobno Kelly już od miesiąca mówi wyłącznie o tobie. Kelly Bassett. Któregoś dnia zaprosimy Bassettów na smażenie ryb. Dobry pomysł, mamo. Nie mogę ciągle łazić z Kelly, ona mnie drażni. O nie, dziewczyny, nie. Kelly kocha Ludi, Ludi kocha Kelly. Chcesz umrzeć? I Ludi kocha Kelly. Zamknij się. Sam się lepiej zamknij. Ej, spokój, bo was zaraz rozdzielę. Myślałem, że rozstrzelę. Ciekawe jak, tato, hm? Najlepiej się w coś pobawcie. Tak, liczcie słupy telegraficzne albo co? Ja kiedyś jak jechałem autem, to wszystko czytałem, na przykład dookoła. Obudźcie się, jesteśmy na miejscu. O! Restauracja pod wielką rybą. Ten ojciec prowadzi rodzinę i śpi za kukiem. Złowiłem tę rybę, kiedy byłem w waszym wieku. Anderson, wydaje mi się, że kłamiesz. Kiedy już wydawało się, że spędzimy życie w samochodzie, dojechaliśmy. Jezioro Winnie Bigoszysz. O, jezioro Winnie Bigoszysz. Wielkie Winnie. Było piękne, doskonałe, wynajęte. Ja nie mam rezerwacji? 5 minut temu potwierdzono mi ją. No co jest do diabła? 5 minut temu oddali ostatni duży domek. Smakowały wam ciasteczka, co? I Ludwiczek idzie w ślady ojca. Cześć, Ludi. Fajnie, że jesteś. To ty. Cześć, Kenny. Co słychać? Zgadnij. Nowy aparacik. O, możesz robić zdjęcia w high definition. Co? Kelly kocha Ludi, Ludi kocha Kelly. Lepiej spadaj do mamy. O, Ludwiczek się teraz wydał taki dojrzały, taki duży chłopiec. Są kijamki, może pójdziemy po łowie. Wow, kijamki, a, fajnie, ale nie mogę, muszę pomóc tacie rozpakowywać. Trudno, przytrzymam drzwi, tato. Anderson mówi rzeczy pod nosem i po prostu w strasie szanuje. Mógłbym go słuchać do końca życia. Niech pan będzie ostrożny, Anderson. To nasz najmocniejszy silnik, Blaster 2000. Blaster Schmaster! Blaster z Srasrestes. Prowadziłem czołg, chłopcze. Byłem na wojnie. No nie. Tato, mogę cię o coś spytać? Mów szeptem! Ryby cię usłyszą. Człowieku, w bitwie byś się nie sprawdził. Od razu wiedzieliby, gdzie jesteś. Powiedzmy, że jest dziecko, którego dzieci nie lubią. I jest inne dziecko. Ludwiczek, czy ty zapłodujesz jakąś kobietę i chcesz teraz to powiedzieć, tacie? Dam ci radę. Jeśli weźmiesz na siebie wybuch zamiast innych, wszyscy będą twymi przyjaciółmi. Zapamiętaj to. To dobrze powiedziane. Jesteś głodny, Ludi? Mama zrobiła nam kanapki. Cudowna kobieta. Ej, chyba coś mam. Jak zwykle się udało. To pasztet. Ej, czasami sobie pomyślcie, co jest w tych pasztetach, które tam się je. W zasadzie just for fun czytałem skład pasztetu. Przeraziłem się. To jest straszne. Straszniejsze niż fanfiction o mnie. Kiedy tato poszedł szukać odpowiednio małej patelni dla swojej ryby, mama poszła ze mną i z Tomim popływać. O, w końcu dało im się pójść na basen. Juhu. Mamo, chcę już wejść. Trzeba odczekać godzinę po jedzeniu. Jeszcze 57 minut. Dobrze, minęła. Jezu Chryste, no nie tak od razu. No nie musisz mi pokazać na to swoich sutków, Ludwiczek. Uważaj na Tomiego. Chodź, ochlapiemy wszystkie matki. Co? Ochlapiemy wszystkie matki. Stuart! Dobry pomysł! To był tercet Lanza. Byli najfajniejszymi dzieciakami nad jeziorem. To wygląda tak samo. Wszyscy chcieli się z nimi bawić. Ludwiczku, proszę uważaj. Czemu mamy odwzorę jak Pokémon? Co tu się dzieje? Patrz na tego dzieciaka. Za kogo on się chciałem uważa? Zrobić na nich wrażenie lub umrzeć. Nie jest to dobre podejście, Ludwiczek. Krewetka. Nie, Ludwiczek nie wygląda jak krewetka. Wygląda jak żółw. A żółwie są super. O kuchnia, co ja robię? To głupie. O czym ja myślę? O ochlapaniu matek. Ochlapiemy wszystkie matki. Anderson, chcesz tam spędzić cały dzień? Boisz się skoczyć? A ty kurczę co, telepata jesteś? Skąd ty znasz jego imię? Ty. Chusz! To był mój numer.
Nie zamierzałem zostawać całe życie na mieliźnie. Jak Stitch. Ale skok! Jak się tego nauczyłeś? Piękna bomba! Szkoła skakania. Potem wymówili te magiczne słowa. Bawisz się z nami? O, magiczne słowa. Bawisz się z nami, wing wing. Chodź się pościgać, kto pierwszy dobiegnie, wygrywa! Zapowiadały się wakacje mojego życia. Przez następny dzień trzymałem się lanców. Ale zabawa! Widziałeś to? Ludzi, tutaj, na pewno ci się uda! O co chodzi w tej akurat zabawie? Nie możecie losowych rzeczy robić i nazywać to zabawą? Czułem, że do nich należę. Znalazłem swoje miejsce. Byłem czwartym w tercecie lanców. No akurat ekipy czteroosobowe są lepsze niż trzyosobowe. Bo w trzech osobach to zawsze ta jedna osoba jest poszkodowana. Ja byłem na trzecią zawsze. Spójrzcie, to Kelly Bassett Mops! Mops, co się zowie Klops! Wszystko, Mops, wszystko, Ludy, daj głos! Nie podoba mi się twoje podejście do mej osoby i do pani aparat High Definition Canon 6D. Nie wolno tak mówić. A może on ją lubi? Kochasz Mopsy, Ludy? Absolutnie nie. To daj głos, Ludy! Ludwiczek, nie uwalniaj demona, mówiłem ci coś o tym. Nie będzie dziś ogni sztucznych. Wiem, że jesteście rozczarowani, ale nic na to nie poradzę. Przepraszam. Co to znaczy nie będzie sztucznych ogni? Niech no ja spojrzę. Znasz się na sztucznych ogniach? Czy się znam? Kiedy byłem na wojnie... Spał tam, w magazynie materiałów wybuchowych. Jako poduszki używałem wiązki dynamitu. Jeśli zapalniki nie działają, otwieramy puszkę. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Co ty wiesz? Byłeś na moście na rzece Kwaj? Byłeś na Midway? O, nie sądzę. Masz, tato, spróbuj tym. Tak, gdzie zapałki? Uciekajmy, Ludy! Ale uciekają. Ach, wracają dawne czasy. Ogień w okopie! Ja tego nie patrzyłem przez 10 sekund. Nie wiem, czemu jest koniec świata nagle. Nie pamiętam, żeby się tak zakończyła ta bajka. Myślałem, że ten gościu przeżył, a nie, że wszyscy umarli. Dlaczego w moich bajkach wszyscy umierają na końcu? Czemu moje filmy są zawsze takie smutne na koniec? Dziękuję za obejrzenie tego odcinka wraz ze mną. Fajnie byłoby żyć w końcu coś, co się człowiekowi podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień. Dziękuję uprzejmie za waszą uwagę. No i miłego dnia. Jak wam się spodoba, dajcie lajka. I'm calling you from the future to let you know we made a mistake. And there's a fall from the past that's giving me such a headache. And I'm back with the madness.